Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Pomyślałem, że dosyć testowania samych high-endowych urządzeń powinienem właśnie zrecenzować dla was coś takiego ze średniej półki, ponieważ wiele osób przy wyborze telefonu, przy abonamencie zazwyczaj bierze właśnie telefon ze średniej półki. Tak więc dzisiaj na mój stół trafia HTC Desire 500 dzięki uprzejmości HTC Polskę, za co serdecznie dziękuję. I w pierwszym odcinku oczywiście rozpakujemy sobie to urządzenie. Tak więc możecie zobaczyć, że niestety nie mamy tego pudełka takiego jakby sprzedażowego. Jest to właśnie standardowe pudełko dla HTC, właśnie dla tych jakby demonstracyjnych egzemplarzy. No ale dobra, zobaczmy co mamy w zestawie. I wyciągamy sobie, tutaj sobie tak wysuwamy po prostu. I tutaj w folię bąbelkową jest zawinięty HTC Desire 500, któremu przyjrzymy się dosłownie za moment. Zobaczmy co mamy dalej w zestawie. I dalej w zestawie mamy taką ładowareczkę, która jest standardowa oczywiście dla produktów HTC. Taka biała, bardzo ładna. Podobno miałem przy HTC One, ale wtedy była po prostu czarna. I również standardowy kabel micro USB, który również ma standardowy wygląd dla produktów HTC. I również jest w kolorze białym. No i na koniec zestawie możemy znaleźć takie standardowe, zwykłe słuchawki pchełki po prostu. Fajne jest to, że mają płaski kabel, więc nie powinny się plątać. Dobra, w kwestii unboxingu to wszystko. Aha, i tu jeszcze chyba ten demonstracyjny egzemplarz ma drugi nieodpakowany kabel micro USB. Dobra, teraz przyjrzymy się bliżej urządzeniu. Jest ono wykonane oczywiście z takiego plastiku, ale nie powiedziałbym, że jest on jakby jakoś jakiś tandetny po prostu, czy żeby coś tutaj skrzypiało przy jakichś tam naciskach na samą obudowę. Na tyle oczywiście aparat 8 megapikseli. I tutaj na przodzie mamy oczywiście ekran 4,3 cala o rozdzielczości 480x800 pikseli. Ciekawostką jest to, że telefon posiada dwurdzeniowy procesor Snapdragon 200 o taktowaniu 1,2 GHz. Uruchommy sobie urządzenie. I chyba nie jest naładowany niestety. A nie, dobra, już nam zawibrował, czyli zobaczymy sobie pierwsze uruchomienie tego telefonu. Trochę bym tu powiedział, że jest zmarnowane na dole miejsca, bo mamy tutaj tylko te dwa klawisze, dobrze znane właśnie z pierwszego HTC One M7. Dobra, mamy tutaj taką standardową animację właśnie dla HTC. I muszę powiedzieć, że ta obudowa naprawdę nie sprawia właśnie wrażenia jakiejś tandetnej. I fajne jest to, że ta klapka się otwiera, co wam pokażę w kolejnych odcinkach. I po prostu możemy sobie, jak się nam po prostu jakoś zniszczy ta klapka, możemy ją sobie po prostu wymienić na nową. Dobra. I przywitał nas standardowy interfejs HTC Sense. Co ciekawe, jest to wersja 5 wraz z Blinkfeedem, którego wam recenzowałem już dość dawno przy okazji właśnie kupna właśnie HTC One M7. No dobra, tak więc w tym odcinku to było chyba na tyle. Naprawdę telefon jak na takiego właśnie średniaka wydaje się całkiem interesującą propozycją i na pewno przetestuję go dla was rzetelnie oczywiście i zapraszam po prostu do oglądania kolejnych filmów o tym telefonie, które oczywiście będą na moim kanale. Zachęcam was również do subskrybowania mojego kanału, no i oczywiście jeśli spodobał wam się ten film, nie zapomnijcie o łapce w górę. Tak więc ja się z wami żegnam, pozdrawiam was, cześć!